jesteśmy w Chrudzie, w pracowni tkackiej, w Klubie Kultury w Chrudzie. Właśnie obchodzimy jubileusz 25-lecia zespołu obrzędowo-śpiewaczego z Chruda. 25 lat przeleciało bardzo szybko, działo się dużo, jest co wspominać i można by długo, długo opowiadać. Głównie fajne rzeczy, występy, różne wyjazdy. Zespół przez tyle lat trzymał się razem, także to świadczy o tym, że naprawdę dobrze się czuł, każdy z nich czuł się dobrze i wspólnie tworzyli jedną rodzinę. Osiągnięć jest dużo. Zespół na początku wystąpił z dwoma obrzędami. To był debiut w 1997 roku, Wigilia, za który dostał nagrodę i wystąpił na międzywojewódzkim przeglądzie w Ostrołęce, a potem kolejny obrzęd Odwitki i też przeglądy lubelskie zespołów obrzędowych. Głównie pierwsze miejsca, czołowe miejsca zespół zajmował, a od 2000 roku zespół głównie śpiewa. Też ma osiągnięcia na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej, też czołowe miejsca, drugie, pierwsze, trzecie, było kilka tych występów, kilka lat. No i to życie takie, tak się toczyło szybko i dużo się działo, tak jak powiedziałam, wspaniale się czuł, dużo było opowiadać. Przez te lata działania to no sporo tych osób było. Część osób, znaczy część, 7 osób już nie żyje, którzy w zespole działali. A tak w obrzędach, pierwszy obrzęd Wigilia, to 11 osób występowało. Była to rodzina trzypokoleniowa, dzieci, dziadkowie i rodzice. Później Odwitki to też, z tego składu jest kilka osób, a potem te osoby dochodziła, część odchodziła, także myślę, że w sumie tych osób to ze 20 w zespole działało. Aktualnie 8 osób jest w zespole, panie Marianna Jówko, Zofia Jówko, Marianna Sawczuk, Maria Charwacka, Zofia Guzarów, Regina Nestoruk. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłam, i panowie Józef Guzarów i Tadeusz Panasiu. Dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami i zapraszamy do nas tutaj, do Chruda, do pracowni, przyjechać, zobaczyć, co robimy. Bardzo serdecznie zapraszamy.